Witajcie, Mory, w ten świąteczny poniedziałek. Najedzeni? To świetnie, bo nadszedł czas świątecznej opowieści szamana. Po dobrym posiłku zapalcie sobie fajkę miodowego tytoniu i posłuchajcie tej historii. Gothic na silniku Unreal Engine? Coś takiego oczywiście dostaniemy po premierze Gothic Remake od THQ Nordic. No, ale wiadomo jak to jest z tymi remake'ami. W większości przypadków nie są one w stanie dorównać oryginałowi, a i nieraz też okazywały się totalną klapą. Oczywiście to nie jest tak, że te wszystkie remake'i są złe, bo są i dobre remake'i. Ale co byście powiedzieli, jakby powstał taki Gothic na zmienionym silniku, ale bez żadnych ingeracji w strukturę świata, fabułę i tym podobne rzeczy? Zapewne słyszeliście już o pewnym modderze, któremu udało się przenieść całego Gothica pierwszego na silnik Unreal Engine 4. Dosyć głośno ostatnio było o tym wśród gothicowych newsów. Co więcej, dowiedziałem się, że każdy z nas może to sobie sam sprawdzić, bo twórcy udostępnili wersję testową, dzięki czemu gracze mogą wyrazić swoją opinię na temat tej wersji gry, wspomóc jakimiś swoimi pomysłami twórców i tak dalej, czy też wskazać jakieś większe błędy. Zaciekawiło mnie to, jak sama gra wygląda, co się w grze zmieniło, dlatego też dzisiaj właśnie zobaczymy, jak wygląda Gothic 1 na nowoczesnym silniku graficznym. Zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle jest ten Gothic na silniku Unreal Engine. To jest testowa wersja gry stworzona przez grupę V-Kontakte. Głównym programistą projektu jest Dimitri Kałużnej. Warto też na wstępie zaznaczyć, że oficjalnie THQ Nordic ani Alchimia nie biorą udziału w pracach nad tą wersją. W dużym skrócie, głównym założeniem projektu Gothic Unreal Engine jest przeniesienie całej gry na nowoczesny silnik bez jakichkolwiek zmian w najważniejszych jej elementach, czyli fabule, budowie świata i klimacie. Większość osób pewnie myśli, że skoro to jest Unreal Engine, to dostaniemy grafikę, jak chociażby wydanym parę lat temu już grywalnym teaserze Gothic Remake. No niestety, a może i na szczęście, tak nie jest. W takim razie, jak to wygląda w praktyce? To już widzicie od samego początku tego materiału, czyli tak naprawdę może poza jakością tekstur, nasyceniem kolorów, gra pod względem samego wyglądu niczym się nie różni. A dzieje się to dlatego, że twórcy po prostu przenieśli pliki gry na nowy silnik, na tych plikach bazują i nie tworzą gry od nowa, jak to ma miejsce w przypadku Gothic Remake. Krótko mówiąc, to jest cały czas ta sama gra, ale działająca już na Unreal Engine 4. Skoro to cały czas taka sama gra, to po co ten cały zabieg, kiedy oczekujemy Gothica Remake? Co się w grze zmieniło? Na pierwszy rzut oka może tego nie widać, ale zmieniło się bardzo dużo, choć głównie te zmiany dotknęły interfejsu, animacji czy ogólnej mechaniki gry. Zerknijmy sobie więc na te zmiany po kolei. Grafika i świat gry. Tak jak wcześniej powiedziałem, sama budowa świata, nic się w tej wersji gry nie zmienia. Każda lokacja, każde drzewo, kamyczek, NPC, wszystko jest w tym samym miejscu. Zmiany dotyczą tutaj jakości tekstur, renderowania dalekiego zasięgu i tym podobnych elementów. Jeśli chodzi o renderowanie dalekiego zasięgu, to tutaj mamy po prostu to samo co we wszystkich grach na silniku Unreal Engine 4, czyli nie mamy zasłoniętej mapy tak zwaną mgłą. Oczywiście taki zasięg widzenia w Gothicu to nic nowego, bo mamy przecież plugin DirectX 11, który robi dokładnie to samo. To co jednak różni używanie pluginu od silnika gry, to to, że DirectX 11 wymusza od Gothica renderowanie mapy, co sprawia, że nie jest on renderowany w pełni naturalnie, przez co nieraz mamy różne błędy w wyświetlaniu tekstur. Na przykładzie Gothica 1 dobrze to widać, kiedy ustawimy sobie DirectX 11 na największy możliwy zasięg i góry otaczające kolonię karną widać, że są miejscami niedokończone, tekstury miejscami się urywają i widać po prostu koniec tych tekstur, gdzie zaczyna się puste pole. Jest to oczywiście mnóstwo modów, które takie rzeczy mogą naprawić, no ale właśnie, to są mody i używanie modów, używanie DX11, to wszystko powoduje, że gra jest coraz mniej stabilna i mogą pojawiać się błędy, wyrzucanie do pulpitu i tym podobne rzeczy. W przypadku Unreal Engine daleki zasięg jest renderowany naturalnie, tak jak w każdej innej grze, a że świat Gothica 1 jest mały, no to po prostu widać go w całości. Pamiętajmy jednak, że to tylko wersja testowa i być może finalnie twórcy zastosują jakieś zabiegi, żeby pomniejszyć zasięg widzenia, może dodadzą w opcjach graficznych, żebyśmy mogli sobie zmniejszyć ten zasięg renderowania, aby w ten sposób zwiększyć poczucie tej wielkości górniczej doliny, żebyśmy nie czuli, że ta cała mapa jest mała, tylko mieli wrażenie, taką imersję z gry, że mamy tutaj ogromny świat. Co do samego wyglądu gry, to tak jak widzicie, nie mamy tutaj jakichś wielkich różnic. W większości przypadków są to po prostu tekstury o znacznie lepszej jakości, o dużo wyższej rozdzielczości, nic czego byśmy już wcześniej nie widzieli w innych modach, niemniej ja osobiście mam jakieś takie poczucie wewnętrzne, że to po prostu wygląda jakoś tak ładniej.
ale to może tylko moje zdanie. Co mi się aktualnie nie podoba, to tekstura wody i bariery. Wiele modów robi to znacznie lepiej, ale też pamiętajmy, że to wersja testowa i ponownie powtarzam, finalny efekt może być zgoła inny. Animacje i mechanika gry. W tym przypadku zmian jest o wiele więcej. Zacznijmy od zmian w mechanice gry. Jak widzicie, na środku ekranu mam taki biały piksel. Zakładam, że ma to robić za coś w stylu celownika, jaki mamy na przykład w Elder Scrollsach i za pomocą tegoż to celownika musimy sobie najechać na dany przedmiot, żeby go podnieść albo żeby zagadać z jakimś NPC-em, wejść w interakcję i tak dalej. Zapewne też ten, nazwijmy to celownik, będzie miał też wpływ na walkę dystansową bronią strzelecką bądź magią. Niestety ja nie byłem w stanie tego sprawdzić ze względu na wiele niedokończonych jeszcze w grze rzeczy, ale zobaczymy w przyszłości. Pozostając przy walce to ogólnie sposób walki się zmienił, chociaż sam jej zamysł, jaki był w oryginalnym Gothicu, pozostaje taki sam. Co to znaczy? Mamy całkowicie nowe animacje walki bronią białą, dystansową czy magią. Wszystko zostało zrobione na nowo dzięki znacznie lepszym możliwościom silnika gry. Wygląda to znacznie bardziej naturalnie i mi osobiście te nowe animacje, ten nowy styl walki dał sporo satysfakcji. Oczywiście tak jak w oryginale, sposób walki będzie się zmieniał wraz z rozwojem naszych umiejętności. A czy walka jest trudniejsza? To myślę, że tak naprawdę to kwestia przyzwyczajenia. A poza tym tak naprawdę nie wiadomo, jak to finalnie będzie wyglądało. Znowu, pamiętajmy, że jest to wersja testowa, że jest jeszcze dużo do poprawy i ciągle jest dużo problemów, jak na przykład problem z hitboxami czy płynnością animacji. Z nowych mechanik, które zdążyłem poznać, to jest jeszcze sen. Teraz, kiedy położymy się do łóżka, to możemy wybrać sobie opcję spania do następnego poranka lub wskazać, ile konkretnie godzin chcemy przespać. A co do reszty animacji, to te też są całkiem inne. Unreal Engine daje dużo nowych możliwości i tak zwany szkielet postaci może po prostu więcej lub bardziej naturalnie wykonywać różne rzeczy. W ten sposób mamy całkiem inne animacje biegu, chodu, podnoszenia przedmiotów, skakania, podciągania się czy ruchów podczas rozmowy. Jedne wyglądają lepiej, inne gorzej, ale to wszystko jest na co najmniej dobrym poziomie. Na pewno animacje podczas rozmów wymagają jeszcze sporo poprawy, bo widać, że są one dosyć sztywne, tak samo jeżeli chodzi o pływanie czy skakanie. A jeżeli miałbym porównać te wszystkie animacje do jakiejś innej gry, to co mi pierwsze przychodzi na myśl, to Alex. W przypadku tej wersji beta, bezimienny porusza się w bardzo podobny sposób do bohatera z Alexa. Ale tak jak powiedziałem, na finalne efekty musimy jeszcze poczekać, bo cały czas jest dużo do poprawy. Interfejs. Podobnie jak w większości modów do Gothica, nowa wersja gry to nowy interfejs. Już na samym początku przywita nas zupełnie nowe menu główne. Nie mamy tutaj żadnych prezentacji twórców moda, filmików początkowych itd. Po uruchomieniu gry od razu wchodzimy do głównego menu. A co do jego wyglądu, to jest naprawdę ładnie, wygląda to nowocześnie, jest przejrzyście, wszystko wiadomo co gdzie jest. Z takich nowości w menu głównym, to dodatkową zmianą jest sterowanie w menu, które zostało upodobnione do w sumie każdej dzisiejszej gry. Nie poruszamy się już po opcjach za pomocą klawiatury, tylko wszystko wskazujemy kursorem myszki. Zresztą tak samo będzie w przypadku całej gry, ale to za chwilę wam pokażę. Nie wszystko jednak zostało zmienione. Mamy oryginalne grafiki ładowania ekranu, czy też przejścia w nowy rozdział. Ale być może twórca jeszcze za te elementy się po prostu nie zabrał. Co do samej gry, to interfejs i w tym przypadku wygląda całkiem inaczej. Już nie mamy różnych przycisków otwierających nam kartę postaci, dziennik zadań i ekwipunek. To wszystko znajduje się pod jednym klawiszem i jest teraz po prostu podzielone na różne kategorie. I jeżeli będziemy chcieli sobie uruchomić ekwipunek czy zobaczyć nasze statystyki, to wszystko teraz będzie znajdowało się u góry ekranu. Tam mamy podział na kategorie karta postaci, dziennik zadań i ekwipunek. Karta postaci, jeżeli ją sobie uruchomimy, pojawia nam się na lewym panelu, gdzie mamy wszystkie statystyki i dostępne w grze umiejętności. Dziennik zadań z kolei może nie odbiega jakoś za bardzo samym wyglądem od tego, co znamy z różnych modów do Gothica pierwszego czy drugiego, ale nie mamy już chociażby podziału na wiele kategorii, takich jak zadania nieukończone czy informacje o świecie. A jeśli chodzi o ekwipunek, to w sumie jest on zmieniony, ale jednocześnie trochę znajomy, bo mieliśmy już podobne zabiegi, chociażby w modyfikacji Max Hot Remake. Ekwipunek jest podzielony na kategorie przedmiotów, ale też możemy sobie wyświetlić wszystkie przedmioty w jednym miejscu. I tak jak wcześniej wspomniałem, po ekwipunku, po karcie postaci poruszamy się za pomocą myszki. Z nowości to możemy sobie wybrać na przykład konkretną ilość przedmiotów, jakie będziemy chcieli sprzedać czy wyrzucić, albo też zobaczyć opis danego itemu. A no jest jeszcze panel szybkiego wyboru. Za pomocą kółka myszki możemy ustawić sobie takie okno i ustawić przedmioty pod wybrany klawisz. I to w sumie takie najważniejsze zmiany, jakie pojawiły się w tej wersji testowej Gothica. A z takich ważniejszych pytań, czy da się grać po polsku? I tak, i nie.
Gra domyślnie uruchamia się w języku angielskim, ale możecie w opcjach zmienić sobie na wersję polską. Jak jednak widzicie, część gry jest po polsku, część chyba po rosyjsku, a część po niemiecku. Ponadto, podczas samej rozgrywki w ogóle nie ma polskich dialogów. Niezależnie od wybranej wersji językowej, wszystkie dialogi będą po niemiecku i ewentualna reszta języków zapewne zostanie dodana dopiero po wydaniu w pełni grywalnej wersji gry. Go, ich bin. Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich die neuen. A czy da się w ten sposób ograć całą grę? Z tego co mi wiadomo, to tak. Mamy dostępną całą zawartość gry. Wszystkie zadania i tak dalej, także można grę ukończyć, ale będzie to bardzo uciążliwe i na pewno pojawi się masa błędów i innych bugów. Jest wiele elementów graficznych zmienionych względem oryginału, takie jak na przykład działanie oświetlenia i mroku. A jeszcze nie wszystko w grze dobrze działa, jak chociażby nie możemy używać pochodni. No i jest jeszcze najważniejsze pytanie, jak to w ogóle zainstalować? Żeby zagrać w tą wersję beta, musicie mieć zakupioną grę na Steamie. Żadna inna wersja gry, na GOG-u czy pudełkowa, nie ma możliwości pobrania tego dodatku, także musi to być konkretnie wersja gry na Steamie. A w jaki sposób to uruchomić? Na Steamie wchodzicie sobie w kartę waszego zainstalowanego Gothica. Tam po prawej stronie klikacie sobie w opcje i wybieracie właściwości. Uruchomi nam się w ten sposób okienko z różnymi zakładkami. Wchodzicie w zakładkę beta i teraz macie tutaj takie pole, w które trzeba wpisać odpowiedni kod dostępu. Wpisujecie kod The Colony is not unreal. Podaję go wam też w opisie tego filmu, żeby było łatwiej. I na końcu klikacie sprawdź kod. Jak dobrze wszystko wpisaliście, to będziecie mieli komunikat, że nowa wersja gry jest dostępna. Teraz troszeczkę wyżej macie taką linijkę Weź udział w wersji beta. Tutaj wybieracie sobie wersję Unreal Beta myślnik Unreal Beta i już. Teraz uruchamiacie grę, pojawi wam się takie okienko z wyborem sposobu uruchomienia gry. Wybieracie ostatnią opcję, czyli Graj w Gothic Classic in Unreal i już. Wszystko działa. Szybciutko podsumowując, to uważam, że ta wersja testowa ma dosyć spory potencjał. Wiem, że w niedalekiej przyszłości pojawi się Gothic Remake i teoretycznie taki mod czy też dodatek, no jak zwał tak zwał, nie będzie miał większego sensu, ale też pamiętam, jak to jest z tymi remake'ami. Często mamy przecież tak, że zmieniają one pewne elementy gry, zwłaszcza jeżeli chodzi o te fabularne czy budowę świata. Są oczywiście dobre remake'i, jak chociażby Resident Evil 2, ale są też takie znacznie gorsze, jak chociażby trzecia odsłona przed chwilą wspomnianej gry, gdzie bardzo dużo zostało zmienione i w ten sposób polał się hejt na twórców. W przypadku Gothica ja gdzieś tam wewnętrznie obawiam się podobnej rzeczy, że zostanie zrobiona w Gothic Remake, pomimo zapewnień twórców, że oddadzą oni klimat oryginału i dlatego też sądzę, że ta wersja beta na Unreal Engine może zrobić naprawdę wiele dobrego. Bo chociaż jest nowy silnik, dużo nowych możliwości, to gra cały czas pozostaje ta sama. Ponadto ten silnik da modderom jeszcze więcej możliwości do tworzenia nowych rzeczy do gry, których przy aktualnie posiadanych zasobach nie mogli zrobić. Na co ja osobiście liczę? Już pomijając te wszystkie poprawki aktualnych błędów i niedociągnięć, o których wspomniałem w tym materiale, to bardzo bym chciał, żeby do finalnej wersji gry została dodana na przykład trawa, żeby już modderzy nie musieli sami tego robić za pomocą modów i żeby zmienione zostały drzewa, ogólnie wiele elementów graficznych, żeby one były troszeczkę bardziej zanimowane, otrzymały więcej animacji, więcej możliwości interakcji z naszym bohaterem, że drzewa będą reagowały na wiatr. Nie mówię, że to ma być jakiś super efekt, ale żeby cokolwiek się pojawiło. Ogólnie byłoby super, jakby po prostu więcej elementów w grze dostało chociaż trochę więcej animacji, zostało zanimowanych, a nie były takie statyczne jak do tej pory. Ale czy tak będzie? To się okaże i myślę, że warto będzie śledzić ten projekt. Jeżeli lubicie Gothica, to bardzo polecam wam na własnej skórze zobaczyć, jak ten cały projekt Gothic Unreal Engine wygląda, jak to wszystko działa, żebyście sami mogli zrozumieć i poczuć, o czym mówię. Dajcie znać, czy mieliście już okazję wypróbować tą nową wersję testową beta Gothica na silniku Unreal Engine 4. Jak wy zapatrujecie się na przyszłość tego projektu? No i czy waszym zdaniem ta wersja gry w ogóle ma sens przy nadchodzącym Gothic Remake? Czekam na wasze opinie i komentarze. Jak zawsze będzie mi bardzo miło, jak ocenicie ten materiał. Łapka w górę, jak wam się podobało, a jak nie, no to cóż, łapka w dół. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Każda wasza aktywność to spora cegiełka do rozwoju tego kanału, a tym samym do powstawania coraz to lepszych materiałów. Piękne dzięki za wasze wsparcie.
Na tym kończy się ten świąteczny materiał. Ognisko powoli gaśnie, miodowy tytoń się kończy, a to chyba czas znów usiąść do stołu, zjeść coś dobrego. Ja w takim razie uciekam, bo pozostali szamani wszystko mi zjedzą. A co do ciebie, Mora, to wesołych świąt Wielkiej Nocy i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się!